A w dzisiejszej szopce dla reportera. Teraz może, żeby było lżej. No to zaraz zobaczymy, czy chłopu było lżej. Na końcu mam dla was dwa ogłoszenia. W sprawie dla reportera była sprawa pana Jana, muzykanta. Jan to chłop, który uczył młodzież gry na harmonii pedałowej. Wyciszyłem, bo logika YouTube'a nie jest znana. Po 5 latach jeden z uczniów oskarżył Jana o to, że Jan dotykał go nieprzystojnie i całował forsownie. I Jan został skazany na 2,5 roku więzienia. To się dzieje na serio. Przecież to nie jest ustawiane jak trudne sprawy. Pani Jaworowicz pojechała na miejsce. Dwie harmonie z tego. Hehe, jaki ciociowy żart, ja pier... Potem heheszki! Wszystkie są z pedałami. Przypominam, że chłopa skazali na 2,5 roku więzienia. Później padają różne stwierdzenia na to, że ten chłop to dobry człowiek. Nie wiedziałem, co to jest demolestowanie. My nie wierzymy w to. My chcemy sprawiedliwości! O tym chłopaku Jan i jego uczniowie mówią, że... Na pewno nie był tak otwarty. Tak reszta. Dziewczyny żadna z nim nie chciały tańczyć. No ale też umówmy się, to nie jest dowód na niewinność. Jan tłumaczy, w jaki sposób uczy grać na harmonii. I że to w sumie normalne, że czasami opierasz rękę o kolano ucznia. Po prostu mięglała ta rękę. No już ludzie, nie popadajmy w skrajność, że takie coś to molestowanie. Ale pamiętajmy, że w akcie oskarżenia było więcej niż tylko położenie nadgarstka na kolanie. Żona Jana płacze. Potem okazuje się, że Jan przyznał się do winy. Pan się przyznał, pan Jan. Tak. No jak? Ale mówi, że... Zostałem zastraszony. I zobaczcie, to jest bardzo skomplikowana i poważna sprawa. Potem mama jednego z tych chłopaczków mówi, że jej synowie znają nuty Zenka, ale... Chłopaki słuchają i Zenka, ale grać tego nie muszą. Brawa dla tej kobiety. Jeszcze tak mi się marzy, żeby Zenek powiedział to samo. Że zna nuty do swoich piosenek, ale grać tego nie musi. Wracamy do studia. Pani mecenas Wendland mądrze zauważa, że jak tego chłopa wyciągnęli o 6 rano z chaty w kominiarkach, to ten chłop... Pan został zastraszony przy pierwszym przesłuchaniu. Ale wiecie, to jest taki argument. No, mogło tak być, mogło tak nie być. Psychiatra czyta opinie biegłych, którzy stwierdzili podczas badania, że Jan nie ma żadnych skłonności do molestowania młodych chłopców. Ale wystawili opinię, że istnieje... I średnie ryzyko popełnienia podobnego przestępstwa. No to jak? To uznali, że chłop jest normalny, więc ryzyko molestowania młodych chłopców jest średnie? To przecież o każdym tak można napisać. Coś tu nie gra z tymi biegłymi. Więc pozwolono się wypowiedzieć najpopularniejszemu polskiemu adwokatowi. No co wy, żartowali? Mecenas Kaszewiak się merytorycznie wypowiada, a Jaworowicz mu przerywa, bo... Jak się bronić po 15 latach? Przyszła nasza najpiękniejsza gwiazda. Zgadnijcie, o kogo chodzi. Bogini osobowości i seksu. Jeszcze nie wiecie? Słynny ekspert prawny... Pani Grażyna Szapołowska. Więc Kaszewiak musi wypierdalać ze swojego miejsca, bo teraz pani Grażyna będzie porad prawnych udzielać. Moim teatrem był Teatr Narodowy, gdzie dyrektorem był Adam Hanuszkiewicz. Naprawdę chuj to kogo interesuje. Potem zaproszono jakiegoś typa z akordeonem. A gdzie pana panie kolego, bo nie widzę ich. Hehe, i ja obiecałem tacie, że nie będę przeklinał w tych odcinkach. No jak ja mam kurwa nie przeklinać? Potem wypowiada się mecenas Wendland. Na koniec psychiatra mówi, że spróbuje pomóc temu chłopu. A potem wracamy do sprawy. Tego chłopa? No gdzie? Szapołowskiej. Potem jest gadka, że Szapołowska miała kiedyś w filmie nagą rolę z kobietą i że reżyser, żeby się wyluzowały, chciał im kupić alkohol. Ale one sobie poradziły bez. Upij, żebyśmy zagrały, a przecież my to robimy bez niczego. No śmiesznie. Jakiś stand-up może coś ten? A potem następuje szczyt szczytów ekspertstwa pani Grażyny. W tym zawodzie prawda jest po prostu... To się widzi, że ktoś udaje. A zatem pani Grażyna na podstawie tej wypowiedzi wydaje wyrok. Także ja bym panu zaufała. O kurwa. No nic, panie Janku, jakoś to będzie. Byś pan coś zagrał na koniec. A jeśli dotrwaliście do końca, to zostawcie lajka i komentarz o treści Grażyna. Ogłoszenie numer 1. W środę, ale tylko na Instagramie i na Facebooku, będzie pierwszy odcinek mojej nowej serii Sprawa dla rapera. Ogłoszenie numer 2. Dla osób, które nie wiedzą, ja jestem takim w miarę początkującym stand-uperem. Jeśli ktoś nie będzie mógł znaleźć linka, to zawsze może napisać komentarz, bo ja komentarze czytam, więc odpiszę. I w najbliższym tygodniu będę występował w Kielcach, w Kluczborku, Oświęcimiu i może Częstochowie, a potem w Tczewie, Słupsku, może Gdańsku, Szklarskiej Porębie, Wrocławiu, Gnieźnie, Pile, Lesznie, Głogowie, Wągrowcu, Solęcinie, Dębnie, Stargardzie, Goleniowie, Drawsku, pewnie w Lublinie, Rzeszowie, Nowym Sączu i Zakopanem i w mieście, o które dostaję od was najwięcej zapytań, w Szczecinie. Bardzo was kocham, robaczki, do zobaczenia nie tylko na Instagramie.